HP Pavilion dm 1 3110 w wypełnia lukę pomiędzy laptopami a netbookami. Wyposażony jest w ekran o przekątnej 11,6 cala. Waży niewiele więcej niż netbook, a wydajnością w niczym nie ustępuje tanim laptopom do pracy. Obudowa wykonana jest głównie z plastiku. Pomimo niewielkich wymiarów okazuje się jednak sztywna, nic w niej nie trzeszczy, poszczególne elementy są dobrze spasowane. Jest też praktyczna, bo nie zostają na niej odciski palców. Pokrywa chroniąca matrycy jest dosyć gruba, ale dzięki temu dobrze spełnia swoje zadanie chroniąc ekran przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nawet mocniejsze dociśnięcie budowy ekranu nie powoduje wypaczenia matrycy. Sam ekran jest niewielki. Jak wspomniałem na początku jego przekątna wynosi 11,6 cala. Jak na takiego malucha oferuje dość wygodną klawiaturę i rozsądnej wielkości touchpad, który pozbawiona osobnych klawiszy na rzecz pól wydzielonych w tabliczce dotykowej. Takie rozwiązanie fajnie wygląda, ale trzeba się do niego przyzwyczaić. Zauważyliśmy też, że klawiatura nie posiada wydzielonych klawiszy Page Up i Page Down. Laptop nie posiada niestety portów USB 3.0 i SATA, które umożliwiłyby szybki transfer danych do i z zewnętrznego dysku. Zauważyliśmy też, że ma zbyt blisko siebie umieszczone gniazda USB, utrudnia to korzystanie z kilku urządzeń jednocześnie. HP Pavilion dm 1 3110 ew wykorzystuje platformę AMD Fusion z dwurdzeniowym procesorem E350. Z uwagi na małe wymiary wiele osób zaliczy ten komputer do netbooków. Pamiętajmy jednak, że klasyczny netbook to konstrukcja Intela. Pomijając to trzeba przyznać, że niewielkie laptopy z AMD Fusion są dobrą alternatywą dla netbooków intelowskich. Mają ich najlepsze cechy, energooszczędność, niewielką wagę, a przy tym pozbawione są największych wad, bo umożliwiają odtwarzanie filmów w Full HD. Warto też wspomnieć, że Pavilion pracuje na baterii aż 7 godzin. To z pewnością dobry laptop na wyjazdy, jest poręczny, a przy tym ma spore możliwości. Oferuje komfortową pracę z systemem Windows 7, a po podłączeniu do telewizora można oglądać wspomniane filmy Full HD. A tutaj jest też stosunkowo niska cena. Pavilion wydaje się być lepszym wyborem od większości z obecnie sprzedawanych netbooków opartych na platformie Intela.